Dzień dobry. Po pierwsze, chciałbym podziękować Solidarni oraz wszystkim innym osobom, które są zaangażowane, za to, że zostaliśmy zaproszeni na tę dzisiejszą debatę, która mówi o zagrożeniach, wyzwaniach oraz wartościach, które są dla nas wspólne na arenie europejskiej. Sama pochodzę z Hiszpanii. Jestem członkiem Partido Popular, jest to regionalny parlament w Hiszpanii i moja partia polityczna jest tą wiodącą w Hiszpanii. Jesteśmy partią centrowo-prawicową, ale w Katalonii mamy jednak inną sytuację. Jesteśmy jednym z ostatnich reprezentantów, jeżeli chodzi o mandaty w parlamencie. Są do tego pewne przyczyny. Stajemy przed wieloma wyzwaniami, między innymi gospodarczymi. Jesteśmy czwartą gospodarką europejską, a 11 na całym świecie. Jednakowoż mamy pewne problemy związane z kryzysem, z niewystarczającą liczbą miejsc pracy. Bezrobocie sięga 19% przez całe lata. Był to zakres pomiędzy 20 a 25%. Tutaj sytuacja uległa poprawie. Dalej jednak walczymy z wieloma problemami gospodarczymi. Nie jesteśmy tak konkurencyjni, jak chcielibyśmy. Tu też sytuacja się poprawia. Wznosi się wskaźnik eksportu, zwiększa się liczba małych firm w biznesie, które działają bardzo konkurencyjnie. Co na 10 miejsc pracy powstałych w Europie, 3 powstają w Hiszpanii, co jest pozytywnym trendem. Mamy zatem sporą nadzieję wiążącą się z przyszłością. Jednakowoż ten trend trzeba jeszcze wzmacniać, bo sytuacja, szczególnie pośród młodych ludzi, jest niebywale złożona. Tam mamy bezrobocie sięgające 40%. Zatem wymaga to naszej troski. W gospodarce musimy utrzymać nasz poziom, jeżeli chodzi na przykład o emerytury, unikając jednocześnie efektu związanego ze starzejącym społeczeństwem, biorąc pod uwagę niewielką liczbę rodzących się dzieci w naszych rodzinach. Przy starzejącym się społeczeństwie te nowo narodzone dzieci w przyszłości nie będą miały tak dużego wkładu gospodarczego, a więc z tym należy się zmagać. Musimy również podnieść naszą rolę w Europie. Jestem Katalonką, Hiszpanką. Hiszpania to mój kraj, a Katalonia to miejsce, gdzie żyję, a Europa to mój dzień dzisiejszy i moja przyszłość. Moim zdaniem musimy pracować nad ideą europejską jako naszej wspólnej ojczyzny. To są te wszystkie wyzwania, które stoją przed naszym krajem. Mamy jednakowoż jeszcze zagrożenia, a jednym z tych zagrożeń jest populizm, który manifestuje się na różne sposoby. Radykalnie lewicowe partie, jak Carlos Barrio przed chwilą mówił, partia Podemos, radykalnie lewicowa hiszpańska partia, została założona w Benevola i jej propozycje są niebywale proste. Chcą wykorzystać skutki kryzysu oraz niezadowolenie społeczne.
bardzo prosto przedstawiają swój program. Mówią, musimy skończyć z tym reżimem politycznym, ten konsensus z lat 70. Tu jest miejsce do poprawy. Jest tego rodzaju polityka, która jest bardziej legitymizowana przez rząd. Kapitalizm jest przyczynkiem do cierpienia klasy średniej w Hiszpanii, a zatem kapitalizm należy zniszczyć, należy zmienić, należy zastąpić na sposób podobny do tego, co działo się w krajach komunistycznych. To są te właśnie propozycje głoszone przez Podemos. Jest to nowa partia, która jednakowoż ma trzecie miejsce co do liczebności posłów w naszym parlamencie. A zadziało się to na przestrzeni roku. W Katalonii mamy jeszcze inne problemy, które dodawane są do tego, co dzieje się na terenie kraju. Inny populizm, czyli nacjonalizm. Jak już mówiła pani Ewa, mamy różne języki, różne kultury, które żyją w jednym kraju. Mamy różne i wspólne problemy. Jest to całe bogactwo, którym możemy się tutaj dzielić przy tej wielości języków i kultur. Jednakowoż jesteśmy Hiszpanami, jesteśmy członkami Europy. Możemy robić lepsze rzeczy niż te działy się do tej pory. Jednakowoż próbujmy unikać błędów, które popełnialiśmy do tej pory. Nacjonaliści są w rządzie Katalonii, próbują oderwać Katalonię od reszty Hiszpanii. Jest to inny rodzaj populizmu. Dlaczego? Mają również bardzo proste hasła, pomysły, które tłumaczą na język społeczeństwa. Hiszpania, cała reszta Hiszpanii, na tym opierają się te hasła, jest odpowiedzialna za wszystkie problemy gospodarcze, które mają również miejsce w Katalonii, w kraju Basków. A my jesteśmy inni, jesteśmy lepsi niż ta cała reszta. Jest to powód, dla którego my mamy swój własny język, prowadzimy interesy na inny sposób. Płacimy podatki, wspierając kraj, a inne obszary kraju nie są tak bogate, tak konkurencyjne, ponieważ żyją z naszych podatków, czerpią z naszego bogactwa. W przyszłości będziemy radzić sobie lepiej, jeżeli odłączymy się od tej reszty Hiszpanii oraz wyrwiemy się z Europy. Brzmi to podobnie do tego, co mówił Nigel Farage na przykład w Wielkiej Brytanii. My mamy ten problem u nas w kraju. Nie są więc to tylko nasze hiszpańskie problemy. Mogą się one stać problemami europejskimi. Nacjonalizm, na przykład na Korsyce, na przykład Lega Nord we Włoszech, mamy Bawarię w Niemczech, mamy Flamandów, a zatem kiedy kryzys wpływa na klasę średnią, pojawia się nowy, jakby romantyczny ruch, który próbuje przekonać ludzi i społeczeństwo, że przeszłość była lepsza, bo byliśmy niezależni od reszty kraju. Mieliśmy swoje własne pieniądze.
Nie trzeba było się dorzucać na przykład do ubezpieczeń społecznych tak w kraju, jak i w innych krajach europejskich. Dla Europy może stać się problemem. I rozmawiałem z Carlos Vario. Mówił, nie jestem z Katalonii, ale widzę, że nie można powiedzieć, że to nie zadzieje się w przyszłości. Jak powiedział Bismarck, Hiszpania to jeden z najsilniejszych krajów na świecie, ponieważ próbowano zniszczyć Hiszpanię przez wieki i nie dała się ona podzielić. Tego jestem pewna i dalej czuję, że musimy pracować razem jako Europejczycy, bo nacjonalizm, populizm jest problemem globalnym.